Cześć, witajcie wszyscy. Z tej strony Piotrek, zwany na YouTubie Piorunem Burzą Elektrykiem, naczelnym inżynierem. A tak dokładnie to mój kolega mi wymyślił to przezwisko jako pseudonim artystyczny i mówił: używaj go na YouTubie, bo będziesz sławny. Mamy tutaj ten pierdolnik fotowoltaiczny. Przepraszam za słownictwo, ale nie mogę się powstrzymać, bo tak to nazwę. To są parametry tego bajzelu. Wiecie, co było fajne? Tu, na tym wyjściu, w ogóle nie było napięcia. Nie wiem, dlaczego, nie interesuje mnie to, ale jak ścisnąłem to ręką i przyładowałem dwa razy śrubokrętem, to zaczęło działać. Ogólnie pomierzymy sobie stan napięć plus, minus. Teraz mierzymy na panelu. Na panelu. Poczekajcie, bo coś mi tu nie gra, bo nie złączyło. O. Na panelu mamy 13. Mamy na panelu. Cały czas zobaczcie, idzie ładowanie akumulatora. 13,8, 9, no bo im więcej promieniowania słonecznego dochodzi do paneli, tym większy prąd się zwiększa. Teraz zmierzymy napięcie na akumulatorze. Na akumulatorze wynosi tyle. Jest dobrze. I teraz to nasze feralne wyjście, na którym jest takie napięcie. I to nareszcie zaczęło działać. Powiem szczerze, jestem dumny z siebie, że jak zwykle Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości, rozwiąże każdy problem. I zobacz, teraz mamy słońce i teraz patrzcie, co tu się cuda dzieją dosłownie. Pek, 13,5, 6. Czyli idzie i daje. Daje napięcie, to jest dobrze. To też ma zależność, jak pod jakim kątem światło pada na panele, ale widać, że idzie. Dobra, więc tu mamy. Tu wszystko mamy, a teraz zmierzymy sobie tutaj. A tutaj też musimy działać ostrożnie, bo tu już mamy napięcie 230, więc jeżeli się pomylę, będzie tu iskrzyło nieźle nam. Ja lubię takie wyzwania. Czekajcie, wezmę sobie inaczej, to złapię. Lubię się bawić. 230. Musimy przestawić siebie. Pek. Mamy podpięte. 235. 233. Ale jest, mamy. Dobra, więc napięcia mamy zajebiste, takie jak powinny być. Dobra. Chiński multimetr na bok, coś wam pokażę. Wiecie, jak działa mój system chłodzenia? Mamy tu zadaną temperaturę 23,6. Na chwilę sobie ręką złapię i podtrzymam czujnik temperatury. Bo chcę, żebyście zobaczyli, jak to działa. I teraz załóżmy hipotetycznie, że to jest zamknięte latem. Działa tak, jak powinno. Pyk. I się wyłączyło. Tak, jak powinno być. Zobaczcie. Przetwornica działa. A wcześniej nie chciała w ogóle działać, bo nie szło napięcie. Teraz jak ją wyłączę, gaśnie nam cały obwód, wszystko. Włączę ją z powrotem. Momentalnie startuje, tak jak to być powinno. Powiem wam tak, prawdopodobnie coś tutaj nie dolega do czegoś. Nie chce mi się tego rozbierać, bo bym musiał od razu termopad wymieniać w środku. A wystarczyło ścisnąć to mocno ręką, przywalić dwa razy młotkiem i zaczęło działać. Znaczy śrubokrętem, ale ja użyłem słowa młotek. Więc powiem tak, zrobiłem to
najdokładniej, jak tylko potrafię, a mimo to wystąpiły problemy. No dlaczego? No bo słuchajcie, proszę Państwa, to jest produkt chiński, a jak wiemy, w chińskich fabrykach nie zbyt często przykładają się do roboty. Trzeba im czasem przywalić kijem, żeby zaczęli robić. Mam nadzieję, że jakiś chiński naukowiec to obejrzy i powie, może byśmy się naprawdę przyłożyli do tej roboty. Bo naprawdę szkoda mi tego, że człowiek się tyle narobił, zrobił taką wspaniałą instalację, a tutaj takie brakoróbstwo, bo tak to nazwę. Jeszcze raz pokażę niedowiarką. Przetwornica działa. Jest podpięty kabel C pod przetwornicę. Mamy tutaj wyjście C, USB-C. Do ładowania telefonu. Laptopa też pociągnie. No może nie pociągnie, bo jest za słabe napięcie. Tylko 5V i coś tam chyba 2 ampery daje. Ale mamy od czegoś chyba gniazdko, no nie? No. Jedno, drugie. Więc dla chcącego nic trudnego. Ten film powstał tylko po to, żeby... Jak będziecie mieli podobny problem, że na tym wyjściu z żarówką nie będziecie mieli napięcia, to weźcie to ręką, ściśnijcie i przywalcie dwa razy śrubokrętem i powinno teoretycznie zacząć działać. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości. Rozwiązywanie tego typu problemów to moja specjalność.